Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nisko kłaniam się gospodarzom dzisiejszego święta, Panu Staroście, Panu Wójtowi. Szanowne Panie z kół gospodyń wiejskich, Szanowna Komisjo, która będzie dzisiaj oceniała te wspaniałe smakołyki, które Panie przyrządziły, Szanowni Mieszkańcy, wszyscy zacni goście według pełnionych funkcji i godności, ja w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego bardzo serdecznie dziękuję, że tak głęboko na sercu leży Wam kultura i zachowanie tego dorobku kulinarnego i kulturalnego naszego powiatu, naszych gmin i całej naszej Małopolski. To jest rzeczywiście wielkie dzieło, które Panie pieczołowicie z wielkim sercem i z wielkim wkładem dbacie o niego. Dlatego z tego miejsca Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za wszelki wkład, nie tylko w przygotowanie tych regionalnych potraw, ale wkład ogromny w przechowanie tego dorobku, o którym wspomniałam przed chwilą. To, że żyjemy teraz i pamiętamy o tym, co było wcześniej, wcale nie mówi nam o tym, że tak będzie w przyszłości. Dlatego Wasza misja, Szanowne Panie z kół gospodyń wiejskich, z regionalnych zespołów, rzeczywiście ma wielkie znaczenie i to, że przekazujecie tą kulturę i tradycję młodym pokoleniom, to jest największe dzieło, jakie chyba czynicie. Dziękuję Wam za całokształt działalności, za współpracę z Urzędem Marszałkowskim, z lokalną grupą działania, bo rzeczywiście wiele wspaniałych procesów udało nam się zrealizować. Bardzo serdecznie z tego miejsca również pragnę podziękować Panu Staroście na ręce całej Rady Powiatu, Panu Wójtowi, na ręce Pani Przewodniczącej również gminy Tymbark, wszystkich radnych, wszystkich sołtysów za to, że wkładacie wiele serca i wiele wysiłków w to, żeby nasz przepiękny powiat limanowski, nasze gminy się rozwijały. Dziękuję za wszystkie inicjatywy realizowane wspólnie z Sejmikiem Województwa Małopolskiego i mam nadzieję, że w nowej perspektywie finansowej, która rozpoczyna już się tak naprawdę od stycznia 2019 roku, będzie dalej dawała takie wspaniałe efekty. Wszystkiego dobrego Wam życzę, dobrej zabawy dzisiejszego dnia, bo pogoda rzeczywiście dopisuje. Jest to czas i okazja do tego, żeby wyjść z domów, pocieszyć się jeszcze tą wspaniałą pogodą, pobyć razem, no i popróbować tych wspaniałych smakołyków, które pracowite i zdolne ręce naszych szanownych Państw kół gospodyń wiejskich przyrządziły. Wszystkiego dobrego, niech się darzy.